Przyjęcie Ukrainy do NATO jest konieczne w zaistniałej sytuacji. To Ukraina dysponuje w tej chwili chyba najlepszą armią w tej części świata, w przeciwieństwie do zaniedbanych i mocno zdemoralizowanych w dużej części armii państw zachodnich. Jeśli NATO ma być w Europie silne, to potrzebuje Ukrainy, tak samo jak Ukraina potrzebuje NATO jako zaplecza gospodarczego i zbrojeniowego po tym, jak została zniszczona. Ukraina ma wojsko i motywację, ale nie ma zasobów. Europa ma zasoby, ale w większości nie ma wojska ani motywacji. Ta uchwała oraz decyzja o rozszerzeniu NATO, która mam nadzieję w efekcie nastąpi, jest teraz o tyle potrzebna, że da walczącym Ukraińcom perspektywę na uzyskanie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, jeśli uda im się odeprzeć tę obecną agresję i dzięki temu podniesie ich morale i wolę walki w tej trudnej sytuacji. Dość mrzonek o partnerstwie NATO-Rosja. Uginanie się przed Rosją i powstrzymywanie się do tej pory przed poszerzaniem NATO, żeby nie drażnić niedźwiedzia, skończyło się tylko tym, że niedźwiedź zaczął atakować wszystkich dookoła i dyktować niepodległym krajom, co mają robić i jakie sojusze wolno im zawierać. Barbarzyński rząd na Kremlu rozumie tylko język siły i w tym języku trzeba z nim rozmawiać. Ustępstwa i negocjacje traktuje jako znakę słabości i zachętę do ataku. To przypomniało mi się też, jak w roku 90, chyba w październiku 90 roku Gorbaczow dostał dla zachęty pokojową Nagrodę Nobla, a już w styczniu ci, którzy mu ją dali, mogli podziwiać jego orków interweniujących w Wilnie przeciwko niepodległości Litwy wtedy. Gdyby NATO miało więcej odwagi i udzieliło Ukrainie militarnych gwarancji jeszcze przed wojną, to do tej wojny by nie doszło. To opieszałość i tchórzostwo zachodnich polityków było niestety pożywką dla imperializmu rosyjskiego. Tym bardziej, że właśnie tutaj się w jednym zgodzę, że NATO ma do zmazania z siebie hańbę, że w analogicznej sytuacji jak Ukraina po 2014 roku znalazła się Serbia w latach 90., to NATO stanęło po złej stronie barykady i bombardowało Serbię. Przypominam, że w ramach tak zwanego memorandum budapesztańskiego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i, co ciekawe, Rosja wzięły na siebie gwarancję bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy. To tak też, żebyśmy nie popadali w przesadną ufność w deklaracje, umowy i sojusze, zwłaszcza te odległe, w których ryzyko rozłożone jest drastycznie nierównomiernie. Ukraina płaci niestety w tej chwili cenę za skrajną naiwność polityków swoich z lat 90. A dla nas sojusz z Ukrainą nie jest tak egzotycznym sojuszem jak sojusz ze Stanami czy z Wielką Brytanią. Nasz interes będzie w najbliższych latach wspólny. Jeszcze jedną rzecz poruszę w pytaniu. Dziękuję bardzo, panie pośle.